Kamil Kościelny po przegranym meczu z GKS-em Tychy. No i właśnie, Kamil, to był twój debiut. I jak ten mecz wyglądał z twojej perspektywy? No szczególnie chyba bolesny ten gong na dzień dobry. No tak, bardzo żałuję, że przegraliśmy ten mecz. Myślę, że nie zasłużyliśmy na to, żeby przegrać. Nie zasłużyliśmy na porażkę, patrząc na to, na przebieg tego spotkania. Wiadomo, no można tak mówić. Z jednej strony można tak mówić, że nie zasłużyliśmy, a z drugiej strony no nie wykorzystaliśmy swoich okazji, a przeciwnik ich wykorzystał. Mieliśmy tutaj dużo sytuacji, które trenowaliśmy na treningach w tygodniu. Gdzieś tam zrobienie tej przewagi na boku i wykorzystanie tej przestrzeni za półbocznym stoperem. I naprawdę nam to wychodziło często, szczególnie w drugiej połowie, ale nie potrafiliśmy z tego strzelić bramki. Tak? I to przede wszystkim jakby myślę, że tego bardzo żałujemy, bo wiadomo, błędy się zdarzają i zawsze się będą zdarzać. No, też trzeba wyciągnąć wnioski, trochę inaczej się zachować przy takich stratach, bo myślę, że i jedna, i druga bramka mogliśmy się z tego wybronić. Wiadomo, trochę więcej szczęścia może przy tej pierwszej, lepsze ustawienie i nie byłoby problemu. No ale uważam, że jesteśmy nowym zespołem, tak naprawdę mamy bardzo dużo zmian. Tak, sam jestem nowym zawodnikiem, jestem kilkanaście dni i uważam, że z meczu na mecz będziemy robić progres i zresztą widać to mecz do meczu, Odra, Opole i teraz GKS Tychy. Myślę, że widać progres i rozwój tego zespołu. Debiutowałeś w parze, można powiedzieć w duecie na środku defensywy z Łukaszem Górą. I jak wam się współpracowało? No tych treningów Bóg wie ile nie mieliście jeszcze wspólnych, także pewnie jeszcze się będziecie docierać, ale z mojej perspektywy wyglądało to bardzo obiecująco. Znamy się z Łukaszem Górą, graliśmy razem w Rakowie, więc znamy się dobrze. Nie było tutaj problemu, jeżeli chodzi o to, kto jakim jest zawodnikiem, bo znamy się, więc myślę, że jakby ta współpraca od początku gdzieś tam wygląda nieźle, bo właśnie spotkaliśmy się już wcześniej. W rozmowie tej pierwszej, której udzielałeś naszej telewizji, jak po podpisaniu kontraktu pytałem ciebie o tą twoją bramkostrzelność pod bramką przeciwnika, no dzisiaj się potwierdziło, czyli tak troszkę na osłodę. Można powiedzieć, że znowu jak po Odrze Opole i Manolo i Szymek Łyczko, tak dzisiaj ty. No trochę tak. Myślę, że taka i na osłodę i trochę nadziei jednak w tej końcówce, bo ten napór nasz, który można było widać, można było zobaczyć, przyniósł jakiś skutek. Szkoda, że tak późno. Myślę, że też jakbyśmy gdzieś tam wcześniej strzelili tą bramkę, to może inaczej by się skończyło. No a niestety trochę późno jakby znaleźliśmy tą skuteczność. No żałuję, że to nie jest bramka, która daje nam punkty. Szkoda, że gdzieś tam nie udało się wybronić tych sytuacji, które Tychy stworzyły. No wiadomo, gdzieś tam po naszych błędach też z jednej strony, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, no dało się to jeszcze obronić. Zawsze przed meczem ma się plan na dane spotkanie, jakąś konkretną taktykę, no ale właśnie co może sobie pomyśleć piłkarz, jak właśnie 30 któraś sekunda tracisz bramkę? No i w zasadzie cały plan, który był ćwiczony, tak się domyślam, przez cały tydzień, no idzie w łeb. No można tak jakby powierzchownie patrząc, można tak powiedzieć, ale właśnie po to się trenuje cały tydzień, po to się trenuje jakby tydzień w tydzień tak naprawdę, żeby w takich sytuacjach nie tracić głowy, tylko robić swoje, bo wiadomo, no, błędy się zdarzają, zawsze się będą zdarzać, straci się bramkę, tak jak dzisiaj w pierwszej minucie, no ale trzeba robić swoje i myślę, że jakbyśmy więcej skuteczności mieli, to mogliśmy wygrać ten mecz. Właśnie dlatego, że robiliśmy to, co do czego byliśmy przygotowani i no i co można powiedzieć, no wiadomo, no jest to jakieś tam podcięcie skrzydeł na chwilę, ale no też później się już o tym nie myśli, tylko raczej dąży się do tego, żeby strzelić bramkę, wygrać mecz. Czasami nawet taka strata bramki, to szybka strata bramki też determinuje, że ta odwaga jest większa, większe ryzyko się podejmuje i ta gra też lepiej wygląda. No ale tutaj, tak jak mówię, no nie udało się niestety odrobić. Ostatnie pytanie. Pomału zamykamy rozdział pod tytułem GKS Tychy. Przed nami mecz wyjazdowy z Wisłą Kraków. I jakiego meczu już teraz, tak na gorąco, po meczu z GKS-em Tychy się spodziewasz w Krakowie w sobotę?
Ciężko powiedzieć, tak. Myślę, że na pewno będzie ciężki, jak każdy mecz w tej lidze w tym sezonie. Myślę, że stawka jest bardzo wyrównana i to będzie kolejny mecz, w którym oczywiście przeciwnik będzie mocny, ale my też znamy swoją wartość i tak jak mówiłem, no, czas gra naszą korzyść, każdy mecz myślę będzie nas rozwijał. Chodzi mi tu przede wszystkim o zgranie, o poznanie się, bo tak jak z Łukaszem Górą się znam, tak nie wiem, przykładowo z Cezarem, już z Cezarem Penią już ciężej, tak. Jest dużo zmian w zespole i potrzeba czasu na to, żeby ten zespół pracował tak, jak może pracować, jak potencjalnie może pracować, bo myślę, że mamy wielu zawodników o dużym potencjale, tylko brakuje trochę może doświadczenia, może tego zgrania i po prostu przyjdą mecze, których taki mecz jak dziś, będziemy spokojnie wygrywać i nie będziemy tutaj stać i rozmawiać o tym, że fajnie graliśmy, ale niestety nie przegraliśmy, tak? Bo to jest najgorsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.